Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, rozejrzyjmy się. Jesteśmy oczywiście dalej w Jarkendarze i teraz robimy tutaj kwestię niektórych zadań. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ja w ogóle sobie zapominam o tym, że mamy teraz przecież pierścień prędkości. Nie powiem, jest to dosyć, wiecie, takie... No, zapomina się o tym. Tutaj jest coś w drzewie, bardzo mi się to nie podoba. Zobaczmy, co my tu mamy. Więcej polnych pełzaczy. Może na razie... Na razie nie, chociaż one i tak mają trigger na mnie. Siemka. Dobra, możemy je zestrzelić z kuszy. Będzie troszeczkę może ciekawiej. Dobra, zbierzemy sobie tak, żeby tam nie schodzić. Okej. Okay. Jak pamiętacie, musimy znaleźć dla Grega Skipa, który gdzieś zniknął, zaginął, whatever. Mamy też wykopać skarby. Proszę bardzo. Tabliczki, tabliczki i inne rzeczy. Troszeczkę się martwię, ponieważ tam mamy bandytów, gdzie wcześniej byli magowie. No i oni troszeczkę sprawiają problem. Więc zastanawiam się, jakby to zrobić, żeby było dobrze. Czy wam też się wydaje, że te modliszki jakieś takie się większe zrobiły? Może to tylko moja wyobraźnia? Ja tam kuferka chyba nie otworzyłam, prawda? Chyba tak, więc zaraz się tam wrócimy po ten kufer. On był tutaj wyżej. Jakoś tak, nie wiem, dzisiaj troszeczkę zaćmienie mam. Nie nagrywam dalej odcinków, jakby wiecie, razem z wami, tylko na zapas. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Smoła. Znowu mi zniknęły tekstury z rzeczy. Trochę słabo. Ale okej. Okay. Spróbujmy się tam dostać do tych bandziorów. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Można by było ich, nie wiem, może zajść od tyłu jakoś? Myślę, że nie głupi pomysł. Szczególnie, że no, może się tego nie będą po nas spodziewać, prawda? Zobaczymy sobie zresztą, jak to wygląda po tej stronie. Na razie widzę, że nikogo tutaj nie ma, jeżeli mówimy o wrogach. Wiecie, oni są troszeczkę silniejszymi bandytami. Zresztą widzieliście, jakie mi zadawali obrażenia. Więc warto tutaj będzie ostrożnie postępować. Zastanawiałam się, czy nie ruszyć dalej, wiecie, tego, żeby zmienić sobie rozdział, ale... Powiem wam, że chcę mieć trochę jeszcze spokoju chyba. Znaczy, moglibyśmy się zająć najpierw odbijaniem Korinis, a dopiero potem tutaj w ogóle przyjść. Ale... W sumie, co za różnica. Tutaj też warto być, troszeczkę expa sobie właśnie pozgarniać, prawda? Dobra, i tutaj jesteśmy. Wypadałoby jakoś podejść tych bandziorów. Czy ty mnie widzisz? Nie. Czy wyciągniesz łuk? Nie. Dobra. To go wyciągniemy tu. No. Dobra. Czy oni coś mają ciekawego? Niekoniecznie. Mamy aktywowany jeden teleport, jak pamiętacie. Dobra, widzę kolejnego, nawet więcej niż jednego, ale mi się zrymowało. Tak, a propos tych odcinków, po prostu korzystam z wolnego czasu, wiecie, bo jak się zaczyna semestr drugi na studiach, to jeszcze nie ma za dużo rzeczy do zrobienia. I w sumie mam dzisiaj luźniejszy wieczór, więc uznałam, że można by się było zająć na przykład nagrywkami dla Was odcinka. Siema, chodź. Może by go tak z kuszy przysnajpić, co?
Oni mają sporo życia. Rozerwę cię. Ale mamy na też. Kawałki. Ojejku. No dobry małuk, skurczybyk. Niestety. No nie powiem, zaczynają się ci przeciwnicy, którzy zaczynają mnie jednak ranić. W ogóle mam wrażenie... O nie, dobra, jednak jest ich tutaj trochę. Nie, bo wiecie, wydawało mi się, że jak ich parę razy tak odganiałam od miejsca naszego pobytu, to że oni mogą teraz nie być na własnych miejscach i mogli się gdzieś ewakuować do dziwnych punktów. Ale chyba się mylę. Mam nadzieję, że się mylę. Też mnie zastanawia, kto mnie nauczy języka budowniczych i gdzie. W teorii Arkendar jest idealnym miejscem do tego, prawda? No to by to wyglądało, no ale zobaczymy. No, a mój kryt jakiś gdzieś? A to Crimson jest bandytą? Takim typowym? Uprzedzając wasze pytania, to tak, możemy zabijać tych ludzi. Crimson miał kamień ogniskujący. Dobrze wiedzieć. Dobra, czy tutaj jeszcze jacyś bandyci po tej stronie? Nie, tam już są zwierzątka, dobra. Wiecie co? To zrobimy na szybko taką rzecz, że ja sobie wskoczę w ten teleport do kanionu i jeszcze raz się przelecimy tam. W sensie nie dostałam żadnego wpisu w dzienniku, chociaż się go spodziewałam, no ale dobrze. Okej, okay, pytanie, czy ich jest tutaj więcej? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jest ich tutaj dosyć mało. Siema. Okej, okay, dwoje się rzuca na mnie. Widzę, że tutaj mamy różnego typu tych bandytów. A to Sancho. Siema. Okej, okay, czyli wiemy mniej więcej, kto tutaj urzędował. Do świątyni zaraz wejdziemy. Tutaj podobno właśnie warto przyjść. Jestem ciekawa, czy będziemy w stanie... Bo piąta notatka skierowana do Teofila. Fajnie. Szkoda, że Teofil już w gryzie piach. Ale okej. Okay. Tam w ogóle są rzeczy na górze. I ja się zastanawiam, jak tam w ogóle wejść nawet w podstawowym gotiku. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Chyba, że podsadzając się może na grzybie ewentualnie. Są takie techniki. Natomiast no nie będę ich może wykorzystywać. Lewo, prawo. I nie, uprzedzam, nie pamiętam kodów do rzeczy. Co tam się jeszcze świeci? Czegoś nie wzięłam? Nie wzięłam motyki. Super. Notatkę przeczytajmy, żeby było zadość. Mamy jakieś rzeczy stałe. Mam eliksir do siły. Czego ja go nie wypiłam? Do życia. To wiem, że kisimy, ale do siły? Gdzie my to mamy? Notatka adresowana do Teofila. Piąta. Bracie Teofilu, po wielu dniach poszukiwań i oczekiwania jesteśmy zmuszeni przyjąć, że stało się najgorsze. Ponieważ nie mamy już nadziei użyć cię żywego, to z bólem w sercu podjęliśmy decyzję powrotu do naszej ojczyzny. Nefarius. Czyli co? Magowie wody też byli z kontynentu? No w sumie ma to sens, jakby ja chyba jestem głupia. No tak, w sumie ma to jak najbardziej sens, że byli z kontynentu. Mam nadzieję, że tutaj nie ma kamiennych strażników, bo jak będą, to będziemy mieć przerypane, bo już widzieliśmy, co potrafią nam zrobić. Aha, bo tam jest dalsze przejście. Dobra. Nie no, nie widzę, żeby miało tutaj być jakieś zagrożenie dla mnie, więc chyba jest okej. Dobra, zróbmy tak. Moc kamieni ogniskujących i do portalu jeszcze raz. I zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Jest portal. Wiecie co, bo ja nic nie widzę i wy nic nie widzicie. Boże, ile ja mam rzeczy. Muszę to pootwierać. Pochodnie chcę, bo tutaj nic nie widać. Znaczy nie, żeby ta pochodnia nam coś dużo dała, ale... Troszeczkę więcej widzę.
Z tego portalu emanuje moc i tutaj mamy kogoś. Zaraz zobaczymy kogo, chociaż ja już niestety wiem, bo sobie zaspoilerowałam, kto to, ale okej. Okay. Cześć, Skati. Cholera. Teraz jestem załatwiony. Co tutaj robisz? Co ja tu robię? Na Beliara, a co ty tu robisz? Po prostu rozglądam się. Czyżby? I myślisz, że w to uwierzę? Prawdopodobnie jesteś tutaj, aby zaciągnąć mnie z powrotem do kolonii. A, i wszystko jasne. Jesteś byłym skazańcem z kolonii karnej. Jakiś ty bystry. Tylko mi nie mów, że tego wcześniej nie wiedziałeś. Nie wiedziałem. I mam ważniejsze sprawy, niż uganianie się za zbiegłymi skazańcami. Co? To znaczy, że puścisz mnie wolno? Tak. Lepiej powiedz mi, co tu się dzieje. A co cię interesuje? Ogólnie rzecz biorąc, wszystko. Co to za dolina? Dość spokojne miejsce. Przynajmniej tak myśleliśmy. Emigrek, to kto? Kruk, Torus i pozostali chłopcy. A, to ludzi twojego pokroju jest tu więcej. Co masz na myśli mówiąc, mojego pokroju? Nie bierz tego do siebie. To tylko takie powiedzenie. Zgoda. A co z pozostałymi? Niektórzy, jak Kruk lub Blodwyn, zostali zabici. Ale to się stało, zanim orkowie zapędzili nas w pułapkę. Orkowie. Co właściwie się stało? No, te stworzenia zawsze były w dolinie, ale wcześniej nie tak licznie. Ale któregoś dnia otrzymali wsparcie. I nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, dopóki orkowie już nas nie pokonali. To stało się tak szybko, że większość z naszych ludzi nie zdążyła postawić oporu i w krótkim czasie zostali zabici przez orków. Pod koniec tylko nasz przywódca Torus trzymał się na nogach. Sporo orków padło od jego miecza. No cóż, orkom bardzo zależało, aby wysłać go na tamten świat. To nie tak. Na niego zwaliła się cała horda, ale tylko po to, aby go pojmać. Zdaje się, że jego bojowe umiejętności wzbudziły ich uznanie, ponieważ zwracali się do niego bardzo uprzejmie. Teraz to przesadzasz. Orkowie i uprzejmość. To jakoś do nich nie pasuje. Mówię ci. Chociaż pojmali Torusa, to jednak pozwolili mu swobodnie się poruszać. No, dobrze. Niech tak będzie, tym razem ci uwierzę. A co z pozostałymi? Uciekli. Tak. Ale nie mam pojęcia, gdzie są i nie radzę ci ich szukać. Oni szybko z tobą się rozprawią, jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko. Skoro byłeś w górniczej dolinie, to zapewne umiesz wydobywać rudę. Jasne. A w ogóle, to posiadałem te umiejętności, zanim trafiłem do kolonii. Możesz mnie czegoś nauczyć. Mogę, dlaczego nie? Tylko obiecaj, że nie wsadzisz mnie z powrotem do więzienia. Nie przejmuj się. Mam nadzieję. A teraz słuchaj. Wziąć w ręce kilof i zacząć walić nim w złoże rudy lub złota potrafi każdy idiota. Gdy zrobisz to nieumiejętnie, zbyt wiele rudy rozsypie się wokoło, dlatego ważne jest, aby umieć prawidłowo używać kilofa. Rozumiem. Mógłbym nauczyć cię więcej, jeśli masz wystarczająco doświadczenia. Tak, nałóż mnie wydobycia. No niestety nie mam punktów chyba, to prawda. Ale warto się u niego nauczyć do maksa, ponieważ wtedy dostaniemy bonus do siły i zręczności. Widzę, że Skati mi za bardzo tutaj nie pomógł. Myślałam, że będę mogła z nim zrobić więcej. Niestety nie. A co z tym skipem? Teleport do kanionu. To nie, skip. Statek piratów, gra w kości z Francisem lub piratów. Wiecie co, mi się wydaje, że Skip poszedł do tego miejsca, gdzie są... gdzie jest Eremita. W sensie takie mam jakieś przeczucie, bo mówione było o dolinie. Nie było nic o tym, że bagno, więc na pewno nie poszedł w tamtą stronę. Tam coś żyje. Ciekawe. Czy ja tam jestem w stanie wejść? No zapewne jestem, bo byłam w różnych dziwnych miejscach w ostatnim odcinku. Więc na pewno jestem. Zresztą tutaj też żeśmy byli. Podejrzewam, że tam jest więcej tych... harpi z puszczy. Albo coś w tym stylu. Tam jest aż za dużo tego.
Dobra, tamtędy się można wspiąć. Znaczy, ja nie wiem, czy ja chcę to znowu robić i tutaj się merdać tam na górę, ale w sumie pokazuje mi znaczniki, więc... O, tutaj jeszcze nie byliśmy. Dobra, bo... Wiecie, jak to jest z tymi drzewcami, no nie? Ła! No to fajnie. Kurde, tak to jest, jak się da uderzyć raz. Wiecie, bo ja chciałam go tak szybko wykończyć, te sprawy. No. Dobra, udało się na szczęście. Zobaczmy, co tutaj jest, bo tutaj jeszcze nie byliśmy po tej stronie. O cholera jasna! Co to jest, że tak do mnie strzeliło czymś dziwnym? To szaman goblin. Kurde, weź się chłopie, ogarnij. Czy coś? O, świerszczowa pokrzywa, spoko. To akurat... O, więcej świerszczowych pokrzyw. Podoba mi się bardzo. O, preriowe ścierwojady. To też mi się bardzo podoba. O kurde, tutaj troll jest normalnie. Nie, dobra, cieszę się, że tu przyszliśmy, bo... Spoko przeciwnicy tutaj są. Bardzo łatwi raczej. To akurat mi się mega podoba. I dużo roślinek i wszystkiego. Proszę bardzo, szczaw królewski zebrałam. Zaraz pozbieramy sobie rośliny, tylko najpierw jeszcze sobie pozabijam te ścierwojady. Tam jest troll. Zaraz się zajmiemy trollem. Tam jeszcze coś było. Wyżej widziałam. Zróbmy zapis, bo nie wiem, czy się bać tego, czy nie. Dzień dobry. O, krwawy ogar. Tak po prostu? Spoko. Pilnował rdestu polnego. Ej, czy tędy da się zeskoczyć na ten daszek? Ej, da się. Dobra, to się przejdziemy jeszcze kawałek. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest żywe. Bo jestem akurat tego bardzo ciekawa. Siema trolu. Ty się widzę, nawet nie skapnąłeś, kiedy twój żywot się skończył. Tam chyba już wyżej nie wejdę. Czy tu jest ten bezpretensjonalny taki koniec mapy? Nie, bo tutaj można zejść chyba do tamtych latających główien. Czy mi się wydawało, że coś słyszałam, jak coś mlaszcze? To mi się chyba akurat wydawało. Dobra, to wiecie co? Zejdziemy sobie po tamte rzeczy właśnie, po tamtym daszku. Już przyspieszmy sobie troszeczkę drogę. To było tutaj? Tak jest, bo tu widzieliśmy rzeczy. No i spoko. Legalnie tu wlazłam. Więc wow dla mnie. Czy tutaj nie było kuferka w środku? Nie. Czy wy też słyszycie taki dziwny dźwięk, jakby coś mlaskało? Czy tylko ja? Bardzo dziwne uczucie mam w uszach. Siema, bandyto. Okej. Spróbujemy się dostać właśnie tutaj typowo. Nie chcę się tam na razie badać tych... Chociaż no... A nie, bo to jest zbugowana ta teksturka. Tam byłam wyżej. Tędy, to było tamten. Dobra. Czyli w sumie tutaj możemy już sobie zejść jeszcze tędy.
I tu już będą chyba typowo przeciwnicy. Zębacze są na dole. Jestem ciekawa, bo po prostu podejrzewam, że Skip wpadł w ręce orków. Znając życie. Siema, no chodźcie. Nie mam całego dnia. To są jakieś lepsze zębacze? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Zobaczmy, co tu się dzieje. Czy tu jest coś dodane? Nie przypominam sobie, żeby ten teren tak właśnie wyglądał. Ale może już nadinterpretuję, bo to bywa różnie czasami z tym. Dobra, tam był jeszcze jeden zębacz. Chodź. Tam będą orkowie jak nic. Podejrzewam, że Skip nie żyje. Takie jest moje zdanie na ten temat. Szczury. O cholera jasna. Czyli chyba się nie pomyliłam co do tego, że oni z gór zeszli. Właśnie ci zwiadowcy i to wszystko. Tak mi się wydaje, wiecie? Oni na 1000% lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Aha. Oni na 1000% mają kamień ogniskujący, który nam uruchomi teleport do Eremity, wiecie? Zaraz, to byli orkowie, czy co tu się dzieje? A, bo to jest pół na pół ekipa. Dobra, ten goblin to mi tam chuja robi. Orkowie są gorsi. Niestety dałam się trochę pobić niepotrzebnie. No, ale trudno. Co my tu mamy? Ciemny grzyb. Wiecie co? Pokorzystajmy trochę z mikstur. Bo trochę mi się kurczy to leczanko, nie? A miksturki też nie są złe, więc możemy z nich korzystać. Mam ich dużo, bo dużo żeśmy zabijali orków i wszystkiego, co żyło, więc mam ich dużo. Mamy też 10 punktów, można by było spróbować to wydać przy najbliższej okazji. Jest ork? Jest, już mnie nawet widzi. Gorzej, że się tam zbugował. Spróbujemy może z kuszy, wiecie, bo... Plemienny ork. No. Zbierzmy. Nie ma przy sobie żadnego kamienia. Chyba, że Eremita ma kamień. To też jest niewykluczone. Tam jest szczurek, który został. Okej, okay, widzę, że Eremita jest chyba u siebie. No teleport na pewno nie jest aktywowany, bo widać, że nie jest. Okej, okay, tutaj był kolejny skarb do wykopania. Może i tak być. Aha. Zdaje się, że coś zna... Czy mi się wydaje, czy oni nadbudowali ten teren? Naprawdę coś mi się tutaj nie podoba. Mam wrażenie, że to wyglądało inaczej. Siema, Eremito. Nie bijesz mnie, rozumiem. Tam jest cieniosfór bez zmian. Skóra wilka. Może on ma u siebie w chałupie. Kamień, albo i nie ma. Hej, ty. Witam. Naprawdę tu mieszkasz? Głupie pytanie.
A na co to wygląda? Masz rację, pytanie było głupie. A mieszka tu ktoś jeszcze? Nie mam pojęcia. Ale ty jesteś już drugim, którego tu przywiało. Więc wcale się nie zdziwię, jeśli zaraz ktoś tu jeszcze wtargnie. W takim tempie niedługo będzie tu tłoczno jak na placu targowym w dzień targowy. Muszę się stąd wynieść. Jak chcesz. Ale najpierw mi powiedz, dlaczego tu mieszkasz? Wybrałem się w najdalszą część wyspy, ponieważ chciałem wreszcie mieć święty spokój. Wojna domowa, bandyckie napady, najazdy orków. Na tym świecie nie było dla mnie już nic wartościowego i byłem już strasznie zmęczony całym tym szaleństwem. Ale tu też są orkowie. Są, jednak na szczęście jest ich niewielu. I do tej pory mnie nie zaczepiali. Tylko takie jak ty typki tutaj zaglądają i zakłócają mój spokój. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Niewiele. Poza orkami, jest tu pełno ruin. Ale w żadnych na razie nie byłem. Wystarczy mi tych bestii, co czasami stamtąd wypełzają. Z czego wnoszę, że tam w środku nie jest zbyt przytulnie. Coś jeszcze. Nie wiem, co jeszcze. Nigdy nie oddalałem się zbyt daleko od swojej chaty. Rozumiem. No dobrze, trzymaj się. Aha, ty też. Będzie czas, zajrzyj tu kiedyś. Posiedzimy, pogadamy. Wydawało mi się, że chcesz pobyć w ciszy i samotności. No tak. Ale czasami każdy chce porozmawiać z innym człowiekiem. Inaczej w ogóle zapomnę, jak rozmawiać. No, jak tam twoje pustelnicze życie? Wszystko zrobiłem sam. Dom, broń, narzędzia, wszystko. Jedyne, co przywiozłem ze sobą, to pozytywne nastawienie. A ponieważ człowiek, który tu był przed tobą, zdobył dla mnie komplet odzieży, to teraz nawet zimę nie będzie trudno mi przeżyć. No, a potem, zobaczymy. Okej, czyli już wiemy, że Skipa tutaj nie było. Możemy się wrócić, o ile nie mam kamienia ogniskującego, który się gdzieś aktywowało w takim gównianym miejscu. Nie przy cieniostworze? Wiecie, bo ja chcę to posprawdzać tutaj. Czy nie mam, bo jakbym miała, abym nie aktywowała, nie mam. To znaczy, że go tutaj nie było, bo myślałam na początku, że mówił o Skipie, że wiecie, no kolejna nieproszona osoba tutaj była, bla 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 bla. Ale chodziło mu o bezimiennego, bo była mowa o tym ubraniu. Więc jeżeli Skip poszedł do doliny, to ewentualna dolina jeszcze jest tutaj, po tej stronie. To jest bardzo właśnie dobre pytanie, czy on był tutaj, czy był gdzie indziej. Na początku myślałam, że poszedł po prostu... No wiecie, tam orkowie mi pospadują. Dobra, tamten się zaklinował na szczęście, więc w sumie dla mnie nawet lepiej. No, i się odklinował akurat wtedy, kiedy trzeba. Pięknie. Dobra, pozamiatane. Tam się na dół dało zawsze zejść? Chyba tak. Tutaj jest dużo zębaczy. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Troll jest? Jest na swoim miejscu. Wiecie, bo ja nie chcę mieć też orków na głowie. Zębacze to ja mogę wziąć na klatę. Chociaż nie powiem, jest ich dużo. Dobrze, że się wiecie, ten troll nie triggeruje na mnie. No nie powiem, oberwało mi się dosyć solidnie. Ten ork to jest chyba, kurde, ślepy, że mnie nie zauważył wcześniej. Chyba idziemy dobrze, bo mamy i orków. I jesteśmy w dolinie. Zobaczymy zaraz. Okej, on tu miał jakieś rzeczy przy sobie, spoczko.
Tam są gobliny, tam dojdziemy drugą stroną, tak samo tam na dół. No jak na razie. Wydaje się, że dobrze idę, nie popełniam żadnych błędów większych. Są kolejni orkowie. No mam wrażenie, że Skip kurde gryzie ziemię, nie? Dobrze, bo jak widzicie, oni nie, no dobra, trochę było niedobrze przez chwilę, ale ogólnie jest spoko. Tam jest więcej jakichś badziewi. Pytanie, czy to orkowie, czy nie? To wódz orków, możliwe, że ma kamień ogniskujący. Masz kamyczek? Nie masz. Co jest? To kto ma kamień ogniskujący? Ja pierdzielę. Zapiszmy się. Tam są gobliny, więc nie powinno mi się stać nic złego. O, tutaj też się dało kopać. Goblin dostaje pierdolca. O, siema. Siema, czekam. Chyba się odfochały na mnie przez chwilkę. I znowu mają focha, bambocha. Siema. A masz w łeb. Dobra. Gobliny, bo ja nie mam czasu na takie pierdoły. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Ryba i srebrny naszyjnik, naprawdę? To wszystko? Bez sensu. Bez sensu totalnie. Powiem wam, że naprawdę przyspieszenie robi robotę. Pierścień prędkości, wszystko naraz po prostu, jak się weźmie ze sobą, tak skoliduje, to jest naprawdę kurwa zajebiście. Chrząszczyki tutaj są, czy one mi chcą coś powiedzieć? Tam pewnie są rzeczy po drugiej stronie, pytanie jak się tam dostać. Dobra, bo tu się dało przejść. To akurat bardzo dobrze pamiętam. Dobra, miło. Lewo, 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 prawo, prawo, prawo. Jabłko. Tam jest pełzacz wojownik, że mi tak syczy? Jak najbardziej. Boże, ile ja mam rzeczy niepootwieranych w ekwipunku. To przecież jak ja sobie o tym pomyślę, to jest jakaś makabra. Ja dalej nie mam kamienia ogniskującego? Żadnego? Nic w eku takiego? Nie mam. Bez sensu. No to pytanie, gdzie znajdę, bo jeszcze potrzebujemy 3 kamieni. Z czego... O, wiem dlaczego. Jednego wypadałoby nie umieszczać. Ponieważ... Możemy wtedy pokazać Gregowi i się zadanie jakby odblokuje dalej. Dobra, pięknie. Czy tam są rzeczy po drugiej stronie? Tam tylko widziałam, że się coś świeciło. To jest chyba ten magiczny łuk, no właśnie. Czyli są tam rzeczy. Czyli jak się tam dostać? Tam niby się da zeskoczyć, nie? Pamiętamy? Pamiętamy chyba oboje. Wszyscy, znaczy się. Tu jakieś pierdoły? Nic nie ma. Tu się da wejść? Czy tutaj coś twórcy dodali dla nas? Nie, można się tylko zbugować co najwyżej. Pytanie, co jest w środku? Czy ożywieńcy, czy co? I gdzie jest kurwa Skip? Chyba, że orkowie są w środku?
Może więcej. Dobra, dobra, ej, halo. Bo trochę przegięłam tutaj z tym wybywaniem przed szereg. No niestety tak czasami bywa. Kurde, może Skip tutaj gdzieś zginął i nie żyje? Bo ja go źle w ogóle szukam, no ale jak to? Chyba, że ja nie rozumiem pojęcia dolina. No ale jak mogę nie rozumieć? Było gdzieś, że szpieguje orków, nie? No to chyba nie na bagnie. Prastara kamienna fioletowa. Te tabliczki nie wiem po co mi. Lewo, prawo, prawo, lewo. Kurde, no niedobrze, bo mam wrażenie, że błądzę. Lewo, prawo. Znaczy wiecie, no nie zaszkodzi jakby po tych miejscach pochodzić, wyczyścić je, pozbierać rzeczy. Tylko, że ja tutaj przyszłam kompletnie w innym celu. Zdążyło się zrobić w ogóle ciemno. Tam spróbujemy jeszcze zeskoczyć, wiecie? I potem będziemy mogli się nawet teleportować do obozu piratów i stamtąd ruszyć dalej. To było tutaj, prawda? A no tak, bo tam też jest skarb, dobra. Już pamiętam. Będzie placuch? Tak jest. Okej. Okay. Można jakąś przemianą zawsze spróbować. Nie no, tak to my nie będziemy tego przeżywać. Spróbujmy może się przemienić, na przykład w krwiopijce. Może to zda egzamin. Ja już nie pamiętam, jak tam się w ogóle dostaje, wiecie? I to jest ten problem. To jest ten problem. Sen, nie potrzebuję snu, zmniejszenie potwora. Dajcie spokój, po co mi to? No, tutaj mi na pewno krząszczyk nie pomoże. No niedobrze, bo nie mam nic, z czym mogłabym się tam przenieść. Cieniostwór też podobno pomaga. Spróbujmy się wyleczyć na fulla. A przynajmniej prawie na fulla. Nie wiem, dobra, dojem już tymi jabłkami. Owadzie. Spróbujmy tam dolecieć. No teraz to będzie dyntka totalna. Niedobrze. O kurde! Okej, okay. Nawet tak sama nie chciałam tutaj skakać, ale się udało. Magiczne strzały, tak jest. Kuferek. Więcej magicznych strzał. Rośliny. Zaraz sobie wykopiemy skarb. Tylko wiecie, jeszcze sprawdzam. Ekstrakt leczniczy. Tu jest iksik. Tam się nie dostanę. Zróbmy save'a, bo nie wiem, czy się kamieni strażnicy nie pojawią. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, kurde, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo. Rubinowe ostrze, bardzo fajna broń. Okej, okay, i wykopujemy sobie to. Aha. Super, i teraz się przeteleportujmy do obozu piratów. Okej. Okay.
Najgorsze jest to, że ja kompletnie nie wiem, gdzie jest Skip. Prześpimy się do świtu najlepiej. No i będziemy dalej zwiedzać chyba teren, co? Kuźwa, no ale to jest niemożliwe. Znaczy chyba... Ale nie, on ma orków śledzić, tak? Jeszcze raz. Tak, obserwować orków i ustalić ich liczebność. Do doliny. Ale jest zablokowane przejście do doliny. Więc to znaczy, że musimy użyć kamienia teleportacyjnego. Czyli tutaj. Mam rację? No mam. Okej, tu się ci bandyci respią na twarzy. Dolina. Mieć na oku orków. No tu też można przejść. Tylko pytanie, czy on może być tu? Ale dlaczego? No chyba, że orkowie znajdują się tam, gdzie byli bandyci. To wtedy... Nabiera to więcej sensu. Ale tego na razie nie jesteśmy w stanie określić za bardzo. Bo nam Greg w sumie nie powiedział, gdzie mamy iść. Pod tym względem jest to trochę niejasne dla mnie przynajmniej. Ale nie wiem, być może powinniśmy spróbować jeszcze przeszukać te okolice. No i zobaczyć też na bagnie. Samym w sobie. Bardzo możliwe, że tam muszę się udać. Dobra, czy ja mogę tam wejść? Mogę, ale podejrzewam, że nie tędy. Dobra, bo tu jest tych roślin... O proszę, tu jest jakaś jaskinia dorobiona. O kurde! Myślicie, że sobie poradzę z ognistym demonem? Z nim się jeszcze nie biłam. Nie no, dobra, radzę sobie. Ale nic mu nie robię za bardzo. Tu jest jakieś tajne przejście dorobione. Ty, tu ktoś jest, yo! Okej. A to ciekawe akurat. On ma podwładnego goblina, czy mi się przywidziało? Praskas. Ale ma zajebiste imię. Dobra. Dobra. Nowe tereny na Jarkendarze. Pozdrawiam. Na mapie? Gdzie jesteśmy? Aha, tutaj. No tak. Mogłam się tego spodziewać. Że w jakimś dupsku. Co to jest? Drzewiec? Tak. Niestety dwa. Tam jest jakieś ciekawe przejście. Kurczę, kusi, wiecie? Tam podejść. Tylko, że dwa drzewce to jest zabójstwo. Siema, podejdziesz? No kurwa, na pewno. Co ja się wpierdzieliłam właśnie, nie? Ej, przeżyłam to, lol. Tak jakbyśmy się z dwoma golemami bili. Ja nie wiedziałam, że takie rzeczy można przeżyć. Kurde, uczę się nowych rzeczy, nie? Ja wiem, powinnam pewnie najpierw z nim sobie pogadać, a nie łazić gdzieś, kuźwa. Gdzie nawet nie wiem, gdzie idę, po co. To ja może Skip jest w takiej oto właśnie dolinie. Może o takie miejsce chodziło. A ja, wiecie, łażę po znanych terenach i dlatego go nie mogę znaleźć. Może orkowie są gdzieś tu?
sumie tam coś żyje. Ale to drzewce są chyba. Ty, tutaj też da się przejść. Yo. Gdzie ja kuźwa jestem znowu? Okej, to się przestało triggerować cholerstwo na mnie. Nowe tereny zaś na Jarkendarze. Cholera jasna. Nie, to są preriówki. Dużo roślin. Gdzie ja jestem? Gdzie ja chodzę? Co tu się odpierdziela? Tam na górę pewnie też da się wejść jakoś. Nie no, może już przesadzam, no bo... Nie no, ale serio po prostu, co ja robię? W sensie ja powinnam iść pogadać się z tym typem. A nie chodzić gdzieś po kolejnych nowych terenach, których nie rozumiem. Ale z drugiej strony, to jest plus, bo się nauczymy dzięki temu wydobycia u Skatiego. A to jest rzecz dosyć przydatna, dlatego że jak się nauczymy fulla, to potem dostaniemy bonus stały do zręczności i do siły. To jest kolejne miejsce, gdzie jest pusta przestrzeń. Bardzo mi się to nie podoba. O! Gra mnie wypchła. A to ciekawe. To ciekawe, czy tam mi pozwoli iść. I pierwszy raz było tak, że gra mnie wypchła. Powiedziała mi, nie, 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 tam nie idziesz, stary, nie idziesz tam. Dzień dobry. Same preriowe. Znaczy one nawet nie są preriowe, się nie nazywają. To jest moje prywatne nazewnictwo. I tu pewnie muszę pogadać najpierw z tym typem, a potem tutaj łazić. Ja oczywiście zamiast najpierw z nim pogadać, to wlazłam na jakiś obszar. Robię jakieś rzeczy. No ale ta jaskinia tak przypadkiem mi się pojawiła, nie? W sensie nawet nie miałam zamiaru wchodzić. Była zastawiona. No ale dobrze, no. Przez chwilę pomyliłam skipa z Marcią Ścierwojadem, którego pokonałam przed chwilą. Halo. Polna jagodo. Super. Tam jest coś w skałach. Cudownie. Słyszę dźwięk, jakbyśmy byli na bagnie. Ja się wcale nie mylę za bardzo. Kamienna tablica. Okej, czyli tam nie mogę iść. Gra mi zabrania. Jak to jest na mapie? Okej, to są tamte tereny. Czemu nie mogę iść dalej? Dobre pytanie. Może jak pogadam z tym gościem, to już będę mogła iść. Czemu ja nie używam przyspieszenia razem z tym pierścieniem prędkości? Byłoby 1000 razy lepiej. Nie mam pojęcia. Jo, tu są jeszcze jakieś przejścia, że... rzeczy? Nie no, bez sensu. No, ale tam da się wejść akurat tutaj. A, to jest chyba przejście na bagno, tak? Tak jest. Prowizoryczne, szybkie przejście na bagno. Nie wiem, pogadać najpierw z tym goblinem? A może... może nie? Zaraz, ten gościu zmienił pozycję, bo wcześniej tutaj. Okej, tutaj nic nie było. Weźmy pogadajmy najpierw z tym goblinem. Witaj. Witaj, goblinie. Tak, człowiek. Mhm. Nie mogę, czyli jednak najpierw z tym typem. Tam masz coś za chałupą. Ty, goblinie jagody. Spoko. Dobra, kim ty jesteś? Amenofis. Zobaczmy, co on ma nam do zaoferowania. Witam. Witaj. Witaj, nieznajomy. Kim jesteś? Nazywam się Amenofis. A ty kto? Nazywam się Roland. Co tu porabiasz? To są sprawy, które dotyczą tylko mnie. Więcej powiem tylko temu, kto kroczył moimi śladami. Jeśli nim nie jesteś, nie powinieneś mi już przeszkadzać. Aha.
Czyli rozumiem, że póki gra mnie nie zaprowadzi do Jarkendaru, to ja tutaj nie mogę nic zrobić. W sensie możemy pochodzić, poekspić, posprawdzać, ale to jest tyle, co możemy zrobić. Tak? No to wychodzi. Dobrze rozumuję. Chyba tak. Tylko, że ja dalej nie rozumiem, gdzie jest skip. Siema, brzytwiaku. Skip szpieguje orków. No ja rozumiem, cholera jasna. Ale gdzie? Gdzie on poszedł tych orków szpiegować? Dobre pytanie. Niedobrze, bo nie wiem. Za Chiny Ludowe. Trzeba będzie się po prostu przejebać po całym... Nie, Boże. Dobra, co ja gadam? Przebiec po całym Jarkendarze i po prostu poszukać chłopa. Tam mi pokazywało roślinkę na górze. Dobra, już sobie ją daruję, nie? To na pewno nie są goblinie jagody. Spróbujmy się dostać bliżej bagna. Oczywiście zbierając roślinki po drodze. Znaczy w sumie wiemy od Skatiego właśnie, taką ciekawostkę, że tak jakby orkowie zajęli ten obóz, w którym był razem z Torusem i w ogóle. Czyli z tego wynikałoby, że Skip musiał gdzieś tutaj na bagna iść ich śledzić. Bo to jest jakby główne obozowisko orków aktualnie, nie? Dobrze rozumiem? Nie wiem. Co to jest? Aha. One sobie tak siedziały tutaj po prostu? Znaczy w sumie w Warancie to jest normalny widok, że one sobie siedzą, ale tutaj się nie spodziewałam. Wiecie co, no... Podejdźmy sobie, zobaczmy co się tutaj dzieje. Szukamy Skipa, tak? O, się wpierdzieliłam. Niedobrze. Się rzuciłam, jakby to były zwykłe krwiopijce, a przez co są te cholerstwa. Niedobrze. Gdzie może siedzieć Skip? Są też węże błotne. Tam jest akurat golemiarz zadymiarz. Okej. Gdzie może w takim razie siedzieć Skip? Musiałabym zobaczyć w solucji. Wyjątkowo nie chciałam tego robić. Ale w sumie mamy ostatnie minuty na odcinku, więc moglibyśmy w sumie sobie zerknąć, gdzie jest Skip. No i zobaczymy w sumie kolejne sprawy, jak się nam rozwiążą. Sprawdzam zaraz w zakładkach. Gdzie ja mam tą moją solucję? A nie, jej nie mam w zakładkach, w menedżerze plików. Który będzie chyba pusty, bo zmieniam telefon, więc... Tak jest, więc sobie nie sprawdzimy. Dobra, moi drodzy, to zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę nagrywać dla Was jeszcze jeden odcinek. Zobaczę sobie, gdzie jest Skip, bo chciałabym bardzo ten wątek ze Skipem ruszyć typowo. Zamiast tylko biegać i ekspić. Także sprawdzę. Nie piszcie mi, bo i tak jak mówię, nie przeczytam, bo nagrywam filmy na zapas. Więc no zobaczymy. Dzięki i cześć.